Wracam do pracy. Przyjechałeś z Wielkiej Brytanii, co? Ci ta fedora. Na zatrzymanej ciężarówce był numer sprzed lat 70. z literami Harlem 7-4321. Na drugim aucie widniał taki sam? Tak. Ale chyba nie nadążam. Samochody sprzed lat 70. strasznie kopciły, bo nie miały katalizatorów. Nasz urząd postanowił usunąć je z ulic, więc w tej dzielnicy zostało ich już tylko kilka. Gdyby tylko dało się jakoś je wytropić. Chyba mam pomysł. Nieźle, mamo. Wracam do gry. Jeśli mama się nie myli co do ciężarówek, to pewnie zostawiły jakiś wyciek. Hej, Miles. Słyszałem, że w muzeum szykuje się wielka gala. O ile znajdę zaginione eksponaty! Nigdy nie byłem na żadnej gali. Idziesz ze mną? Myślałem, że nie zapytasz. Jak mam się ubrać? Na galowo? Na luzie? Stary, daj mi się skupić. Jasne. Powodzenia. Nie do wiary, że ktoś to zrobił. Tak się cieszyłem z tej wystawy i z całego muzeum.
Tak, dla mnie to naprawdę niefortunna sytuacja. Przecież wiesz, jak bardzo zależy mi na zachowaniu zbiorowej historii tej społeczności. Wiem. Dlatego liczę, że mimo wszystko nie zmienisz zdania. Dobra. Zobaczmy, czy te ciężarówki zostawiły jakiś ślad. Spider-Man tu jest. Spider-Manie, jakieś wieści? Sprawdzam nowe tropy. Odezwę się. No, mam. To wygląda na coś, co może pochodzić z prehistorycznej ciężarówki. Zapach siarki. Zdecydowanie ze starego silnika. Spróbujmy wyizolować składniki. Żeby zidentyfikować substancję, muszę usunąć zanieczyszczenia. Hej, Spider-Manie. Wiemy, że tu pomagasz. Jesteś git. Dzięki. Zrobione! Węglowodór aromatyczny. W życiu nie przedostałby się przez katalizator. Siemka, mamo. Miałaś rację. Ciężarówka była tak stara, że zostawiała za sobą specyficzny wyciek. Fantastyko. Dasz radę ją znaleźć? Właśnie się tym zajmuję! Nagle odzyskałam nadzieję, że naprawdę wszystko znajdziemy. Urządzimy te gale i ocalimy misję. Wow, 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 wow! Nie wszystko naraz! Dobrze wiem. No, to uważaj i daj znać, co znajdziesz. Przepraszam, nie słyszałem. Tak czy siak, dostarczyliśmy wszystko. Reszta spadła z samochodu. To lepiej, żebyście ją znaleźli. Rozumiem, proszę pana. Poszukamy ostatniej rzeczy. Robi nas w konia, a nie mówiłem? Nie. Hmm? Zapłaci, kiedy dostarczymy saksofon. Już się mówię. Saksofon. Sami wiecie gdzie. Uspokój się, durniu. Facet jest wsiany. Damy mu czego chce. Mam dość. Znajdę... Spider-Man! Naprawdę myśleliście, że już się nie spotkamy? Jak on nas do cholery znalazł? Ratujcie mnie! Uważaj! Więcej kolegów? Jedziemy! Dalej, chłopcy! Załatwcie gnojka! Leżeć! Dobra. To już wszyscy. Czas otworzyć ciężarówkę i odzyskać resztę eksponatów. Pusta? Widocznie przekazali już wszystko swojemu szefowi. Wszystkie drogi prowadzą do tego typa. To chyba czyjaś komórka. Muszę znaleźć ten telefon. Dobra, czyli jest coś, czego nadal szukają.
Znalazłem drugą ciężarówkę, ale była pusta. O nie. Jakimś cudem zgubili jeden z eksponatów. Saksofon Charlie'ego Parkera. O, Miles! Udaj się do CJ Walker Park. Dobra, a po co? Jedna z naszych stażystek słyszała, jak ktoś mówi o znalezionym saksofonie. Z początku jej nie wierzyłam. Lubi sporo gadać. Jeśli to jest ten, który zgubili, ich szef bardzo chciał go znaleźć. I słusznie. Charlie Parker to legenda. Ten saksofon jest bezcenny. Kogo mam szukać w parku? Nie znam nazwiska, ale podobno mówił o tym jakiś trębacz. Trębacz! Zapamiętam! Dzięki, mój pajączku. Odezwij się później. Tekiero! Najpierw muszę się przebrać. Nie chcę robić zamieszania. No dobra. Gdzie jest ten trębacz? Dziś jest tu o wiele ładniej niż wtedy, kiedy był tu Fisk z ekipą. Cześć, Miles. Steph, co tam? Jesteś tu z Glorią? Nie, jest w pracy. Dopiero przyszedłem. Szukam trębacza. Widziałaś tu jakiegoś? Tak, Teo już jest, gra na trąbce. Teo gra na trąbce? Mhm. Chyba gdzieś w okolicy dalszej bramy. Super. Dzięki, Steph. Pozdrów ode mnie Glorię. Dzięki, ludzie. Cześć, Spider-Manie. Cześć, Miles. Teo! Niezły występ! Nie wiedziałem, że grasz na trąbce. Od czasu do czasu. Hej, miałem do ciebie zadzwonić. Kiedy byłem rano w Keynote Music, żeby naprawić róg, jakieś dzieciaki przyniosły saksofon znaleziony na ulicy. Pomyślałem, że to może być ten z muzeum. Nie chcę, żeby miały kłopoty, bo próbowały zrobić co należy. Jasne, nie wątpię. Mówisz o Keynote na Cathedral? Tak, pogadaj z Eugene. Dzięki, już tam lecę. Świetnie grasz, stary! Hej, mamo, znalazłem saksofon. Idę po niego. Matko Boska, Angela odetchnie z ulgą. Może to ocali muzeum. Hej, wiedziałaś, że Teo gra na trąbce? I to całkiem nieźle. Miał widownię i w ogóle cały park bujał się do jego rytmu. I dlatego to muzeum jest tak ważne. Muzyka wzbogaca naszą społeczność i scala. Rozmawiam z moją mamą czy z radną Morales? Obie. Uważaj, Micho. Kiepsko to wygląda. Hej, Spider-Manie! Właśnie miałam wrzucać to na apkę! Co tu się stało? Kilku dziwnych typków wyciągnęło Eugene'a. Coś tu nie gra. Tam poszli! Dzięki, sprawdzę to. Spróbujmy przeskanować otoczenie. Młot dwuręczny? Ci goście się nie patyczkują. Muszę szybko znaleźć Eugene'a. Pewnie tam zaciągnęli Eugene'a. Nie wiem, o czym mówicie! Daj spokój, po prostu nam powiedz. Nie pogarsza się.
Hej, koledzy! Jeśli chcecie się nauczyć grać, to znam lepsze sposoby. Kopają! Brać go! Rany! Chodzi reszta zespołu. Trochę wam to zajęło! Brać pająka! Dzięki, Spider-Manie. Wszystko gra? Kilka sieniaków to drobiazg. Dopóki wciąż mam swoje klucze. Proszę, otwórz mój bagażnik. Saksofon Charlie'ego Parkera. Trzymasz w rękach autentyk. Akurat miałem go zawieźć do muzeum, kiedy pojawili się ci goście. Użył go, żeby nagrać swoje arcydzieło, Ornithology. 46 rok. Lubisz Birda? Mój tata lubił. Ja nie znam się na starej muzie. Starej? Kiedy w dzisiejszej muzyce słyszysz rytmy synkopowane, przesunięte akcenty, zmiany w linii melodycznej, to właśnie bebop. Więc będę musiał się porządnie wsłuchać. Lepiej od razu zabiorę to do muzeum, a potem zadzwonię do ubezpieczalni. Okej, wielkie dzięki. Gdybym mógł odblokować telefon, z którego kontaktowali się ze zleceniodawcą. Zamiast samych zer mogliby ustawić słowo hasło jako hasło. Spotkanie w środku nocy z takim tam geniuszem zbrodni. Normalka. Czas załatwić szefa tej operacji i znaleźć resztę eksponatów. Nikogo jeszcze nie ma. Pokręcę się tu i zaczekam na początek imprezy. Miałeś nam zapłacić przy ostatniej dostawie. Zapłacę, kiedy dostanę wszystko. Gdzie to jest? Jakie to? Louis mówił, że dostarczycie saksofon. Louis? Louisa zgarnęła policja. Nie ma żadnego saksofonu. To wyście mnie ściągnęli! Nie, to nie my. Gdzie nasz hajs? Gdzie jest ten saksofon?
darem? Wielki darczyńca z muzeum? Lepiej przerwę tę imprezę i z nim pogadam. Powinienem się nimi zająć, zanim zrobią komuś krzywdę. Nie podoba nam się, że nam nie płacisz. Nie pracujemy za darmo. Chyba musimy ci pokazać, co myślimy, pięściami. A ten co tu robi? Potrzebujemy Leona i cięższej broni. Jeszcze jest w drodze. Spidermanie, pomóż! Chciałem odszedł z tego jak to nieprawda! To wyjaśnię. Chyba się zanosi na dłuższą rozmowę. Spiderman się rzuca! Spidermanie, uważaj! Rozwalenie! Uważaj! Nie, sieci! Nie ma! No, to już chyba wszyscy. Dowiedzmy się, co Darren zmalował. O, dziękuję, Spidermanie. Zapewniam cię, że mam naprawdę bardzo dobre wyjaśnienie. To brzmi niezbyt prawdopodobnie. Poczekaj, aż radna Morales dowie się, że brałeś w tym udział. Jest to! Czas, by wreszcie utłuc Robala! Darren, odsuń się! Darren, odsuń się! Darren? No bez jaj. Przed chwilą tu był. Wciąż mam jego numer. Chyba jest blisko. Zbiry tropią Darena. Nie dziwię się. Chcą swoich pieniędzy. Kto mówi? To Louis? Darren, zatrzymaj się! Spider-Man? Mógłbyś proszę powstrzymać tych bandytów? Wcale nie usiłowałeś niczego odzyskać! To ty od początku odpowiadałeś za te kradzieże! Zależy mi na tych rzeczach! Udawałeś, że ci zależy, a potem obrabowałeś muzeum! Zagrabiłeś eksponaty miejscowej społeczności! To historia mojej rodziny! Nie zrozumiesz tego! To niekoniecznie ja tu czegoś nie kumam! Najpierw trzeba się zająć tymi zbirami. Muszę to zatrzymać i wsadzić tych kolesi za kraj. Darena też! Już prawie!
Mafia jest już w drodze. Muszę dogonić Darena. Że pamiętałem, gdzie jest hamulec. Powinienem w końcu zrobić prawko. Dobra, wyjaśnijmy to sobie. Tyle gadałeś o wspieraniu muzeum. Marnowałeś Angeli czas, wypytując o jego systemy bezpieczeństwa. Kłamałeś, żeby ustalić, jak ukraść zbiory. Ale moja rodzina... Nie! Wiem, że ta muzyka jest dla ciebie ważna. Ale te rzeczy nie należą do ciebie, tylko do tej społeczności. Dobrze, chodźmy. Aresztuję pana. To wydarzenie nie mogłoby się odbyć bez naszej cudownej kuratorki Angeli i wszystkich tu zgromadzonych. Wszyscy z całych sił starali się odzyskać skradzione przedmioty, co było naprawdę niesamowite. Dobra, dobra. Z całego serca dziękuję wam. I dziękuję i omorę. No, całkiem niezłe rytmy. Muszę o nim poczytać. Chciałbym kiedyś mieć takie dokonania na koncie. Robiła to wszystko? I jeszcze pod przykrywką walczyła z nazistami? Josephine Baker, ty bohaterko! Babcia chyba miała o niej książkę. Poszukam jej, jak wrócę do domu. Hej! Wszystko się ułożyło. Muzeum jest genialne. Aż mam teraz ochotę iść posłuchać muzyki. Co nie? Niezła inspiracja. Hej! Zjemy jutro razem śniadanie? Opowiem ci o swoich nowych pomysłach. Dobra. A tymczasem jeszcze się porozglądam. Miles! Świetne miejsce, co? Wstyd się przyznać, ale jestem tu pierwszy raz. Kiedy usłyszałem o tej kradzieży, postanowiłem się tu wybrać. Z tego, co słyszałem, ten złodziej ubzdurał sobie, że zgodnie z prawem to wszystko należy do niego. Ludzie potrafią sobie wmówić niestworzone rzeczy. Hej! Podobno pomogłeś odnaleźć saksofon. Miałem go w rękach. Baird robił z tym instrumentem istne cuda. Mój tata uwielbiał Charlie'ego Parkera. Ucieszyłby się, że saksofon jest tam, gdzie każdy może go podziwiać. I przypominać sobie jego muzykę. Muzyka to magia.
Na Lenox Avenue pewnego wieczoru, a ta stara lampa mrugała nieskoro. Kołysał się leniwie. Całkiem niezły tekst. Muzyka i sztuka naprawdę zmieniają świat. Liczyłyśmy, że cię tu spotkamy. O, rany, twoja mama to świetna babka. To prawda. Dacie wiarę, że ten facet udawał darczyńcę, żeby wszystko ukraść? Dobrze, że nie uszło mu to płazem. Oj tak, te rzeczy powinny być tu, a nie w penthouse'ie jakiegoś przypadkowego faceta. Hej, Miles! Postanowiłem zobaczyć ten saksofon w jego pierwotnym otoczeniu. To dzięki tobie udało się go odzyskać. No co ty pleciesz? To zasługa naszego Spidermana. Człowieka, a nie kota. No, wszyscy mieli w to jakiś wkład. Pogłaszcz ode mnie swojego Spidermana. Się wie. To niesamowite, że ludzie mogli tworzyć muzykę i jednocześnie ratować świat. Angela, jestem Miles, syn radnej Morales. Miles, twoja mama ciągle o tobie opowiada. Gratuluję wystawy. Cieszę się, że się udało. Dzięki twojej mamie i oczywiście Spider-Manowi. To ogromne szczęście, że mamy tu ich oboje. Czyli bebop pozwalał muzykom się popisywać. Eugene miał rację. Tak robią MC. Muszę posłuchać uważniej. Zanim pójdę do mamy, powinienem porządnie się rozejrzeć. Dziękuję wam, bardzo dziękuję. Angela mówiła, że muzeum ma rekordową liczbę nowych gości. Poważnie? Wyjdę na prosto. Bez ciebie nie daliby rady. A teraz słuchaj, co jeśli naprawdę połączylibyśmy siły? Załatwisz mi kostium? Mamo! Może coś z cekinami? Mamo, przestań. Nie. Daj spokój. Nie ma mowy. Zatańczmy. Pokaż mi salsę.